Dobra. To w takim razie chyba już mamy. No, myślę, że fulla. Dostarczamy towar z bunkra i ja zamykam już w ogóle działalność bunkrową, bo to się płaci 8000 chyba co 40 minut grania. To jest dużo kasy, jak dla mnie. I no, zamykam tą działalność, bo to jest dla mnie nieopłacalne. Teraz mam pełen bunkier i tam chyba jest 600000. Opłacalne to jest wtedy, kiedy Rockstar zwiększy zarabianie na bunkrze dwukrotnie, nie? To wtedy to ma jakiś sens, ale tak obecnie to słabo. Dobra, lecimy do bunkra. Jak się nazywa twoja ekipa? Nowa ekipa ludzka to ludzka V0. Masz link do ekipy w opisie tego streama. Boże. Wiecie co, plus tych samolotów, w ogóle tych pojazdów latających jest taki, że naprawa ich nie kosztuje dużo. Ej, powiedzcie mi jedną rzecz, czy zawsze naprawa samochodów z klasy super kosztowała 20000 dolców? Bo coś tak czuję, że chyba jednak to było kiedyś tańsze, a teraz zaczęło to kosztować jakoś bardzo dużo. Nie wiem. Bunkier lepszy niż hangar. Nie wiem, no jak dla mnie ten bunkier trochę... Znaczy ogólnie wszystkie te aktywności, działalności, które tutaj mamy, są ustawione tak, żeby nam to zajmowało dużo czasu, zarabianie, więc tak naprawdę to, co lubicie najbardziej robić, to wam się opłaca najbardziej robić w GTA, bo na przykład ja nie prowadzę tych działalności motocyklowych i denerwuje mnie tam działalność z bunkrem, tak? Zobaczymy, po ile da się to sprzedać, bo tam możemy w dwóch miejscach sprzedać. Możemy sprzedać za 700 i w Los Santos za 1500. 1050000. Plus powinniśmy dostać bonus za sprzedaż w dużej, jeśli uda się w ogóle sprzedać. Bo podejrzewam, że będzie tak jak zwykle. Jak to na live'ach bywa. Ale zobaczymy, no. Może się uda, może się nie uda. Dostarcz... Dobrze, zobaczmy, co mamy. Okej, okay, mamy to. Sporo tych pojazdów. Ja nie wiedziałem, że do tego dziada możemy włożyć minigana. Ja pierdzie. Dobra, musimy dojechać do punktu dostawy. Musimy przetransportować 5 pojazdów. Mamy solidną obstawę, no ale wiecie... Już nie takie rzeczy na streamach widzieliśmy, to wszystko może się zdarzyć, w każdej chwili może wszystko wybuchnąć i będzie po moim zbieraniu kilkumiesięcznym kasy w GTA. Taka jest sytuacja, no. To się zdarza, to jest normalne. Up, what? Ale nie wiedziałem, że do tego można zainstalować minigana. Mimo wszystko uważam, że ten pojazd jest słaby. Chyba nawet tam nie kosztuje dużo, no nie? Jeśli mamy jakiegoś znajomego i chcemy tam kogoś z kimś powalczyć, kogoś tam pozabijać, to spoko, ale... Aha, musimy do 5 punktów dojechać tym samochodem. Zobaczę, który jest najbliżej. Nie ma znaczenia, czy pojechać przed siebie, bo trochę nam zajmie czasu. Dobra, wiecie co? Warto sobie teraz włączyć coś takiego jak niewidoczność. Gdzie ja mam te rzeczy? Ach, kurde, jestem prezydentem klubu, więc nie mogę włączyć niewidoczności. Nie strzelaj, bo zaraz to powybuchamy wszyscy. No tak. Jedyne co mogę zrobić, to zadzwonić do Chestera. Ktoś nas tu atakuje chyba. Zadzwonić do Chestera i powiedzieć mu, żebym zniknął na minutkę. To tyle. No ale chciałem mieć lepszą obstawę z ludzków. Teraz jeśli mam drużynę A, czyli jest dużo osób w jednej ekipie motocyklowej, no to jest troszeczkę lepsza ochrona, no nie? Linku w opisie nie ma, to odśwież sobie streama. Powinien być po odświeżeniu. Co to za wybuchy? Okej. Okay. What?
Nie jest to za szybki samochód. Okej, mamy zaznaczony najbliższy punkt chyba. Tam się ktoś się porozwalał. Na czym gram? Na komputerze, nawet na streamie jest napisane. Czy kupię Batmobila? Oj... Wiesz co, nie wiem. Naprawdę się zastanawiam. Najpierw zobaczę, czy... jakie będzie miał ulepszenie. Jeśli będzie miał jakieś kozackie... Może. Podejrzewam, że to będzie taki pojazd jak Ruiner 2000, że... Okej. Pobawimy się nim trochę, a potem każdy o nim zapomni, nie? Zapomniałem, że taki pojazd istnieje. Easy. Dobrze. Jest ryzyko, jest zabawa. Zaraz skończy się nasza zabawa, bo wszyscy zginiemy. Będzie tyle. Dobra. Leicester. What's going on? Znikamy z radaru. Mówicie, żebym dawał na PS4? Bo w sumie tam możemy w Nie. To nie jest dobry pomysł, żebym ja tam w te zautomatyzowane grał. Przecież tam trzeba strzelać. A ja w strzelaniu na PS4 mam wiele w ręce. No ale plus jest taki, że większą odległość już przejechaliśmy. Jesteśmy w Los Santos. I naszym zadaniem dostarczyć jest jeszcze 4 ładunki. A ja na mapie widzę 3. Czemuż? Jakiś pominąłem. Momentos. To jest dziwna sprawa. No dobra, jedziemy. Zobaczymy, co się stanie. Miałem 5, zostały 3 na mapce. Cholera wie, o co chodzi. Pierwszy raz w ogóle robię ładunki. Dostarczę ładunki z bunkra chyba. Znaczy, akurat te misje dostarczania z tymi pojazdami. Wcześniej dostarczyłem sobie, jak miałem 300 tysięcy zgromadzone w bunkrze i sprzedałem za właśnie 600. A teraz... Ach, dajcie spokój. Szkoda gadać. Teraz tyle tych ładunków mam w ogóle i sprzedaję to za dużo mniejszych. Guys. Gonią nas tam, gdzieś z tyłu. Ciekawe, czy cargobobem dałoby się je przewieźć, bo to jest tak, że w niektórych misjach, znaczy w większości misji cargobobem nie można przewozić ładunków. Na przykład pojazdy, które zawierają tam jakieś skrzynki czy coś, bo nie można tego przewozić, nie? Ale w niektórych właśnie misjach można brać cargobobem rzeczy, to jest ciekawe. Chyba to jest na takiej zasadzie, że mamy 2 punkty do dostarczenia i ostatnim punktem będzie ten kończący, gdzie będziemy musieli dostarczyć tego badge. Jak go dostarczymy w jakieś tam miejsce, no to będzie już jakby ten ostatni punkt, nie? Coś tak czuję. Patrzcie, jaka obstawa, ja nie mogę. Można powiedzieć, że prawie się nie boję o swój ładunek. Ale powiem wam, że na luzie już tam. Wiem, że to tylko, że to sekunda i jedna rakieta i po sprawie. Także nie można się denerwować. Wszystko na spokojnie, powoli. Chociaż ręce mam spocone mimo wszystko. To jednak, ile to będzie złotych? Jeśli tak 100, gdzieś koło 100 złotych chyba. Nie pamiętam, ile te szarki kosztowały. Ale 1 200 000 kosztuje chyba gdzieś właśnie ze 100. Dobrze, to mamy już kolejny punkcik. Okej. Te ładunki też potrafią się bugować, więc czasami nie można dostarczyć ich. To taki prezent od Rockstara. Wiesz co chcesz zarobić, Kajs? Zbierałeś ładunki cały miesiąc? Sorry, ale nie sprzedasz ich, bo... zbugowało się, nara. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ostatni punkt, całkiem niedaleko. I ktoś nas tu chyba strzela. Wrogowie atakują. Hop. I tak, mamy tu przedostatni punkt. No trudno, żeby wrogowie nie atakowali, jak tutaj 16 pojazdów dostarcza ładunek.
Okej, okay. I teraz musimy dostarczyć pojazd i to będzie, tak jak myślałem, będzie kończąca rzecz, nie? Rakiety w nas lecą, co się tu odpieprza? Trochę się schowamy między tymi budynkami, więc może jakoś to będzie. Ile mamy do kilometrów? No, 1 kilometr, ale to wiecie, to ja sobie tutaj dojadę, ale no... Nie wiadomo jak z resztą będzie. Trzeba będzie wziąć jakiegoś buzarda i tam po kolei coś tam obstawiać, nie? Ktoś tam stoi, mi się to nie podoba. Stoi w tym punkcie kończącym i na coś czeka. Ani trochę mi się to nie podoba. Nie, 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 on jest z nami, spoko. On jest z nami. Dobrze, dostarczone. Czyli mamy 15, to jeszcze tylko 5 ładunków. To wygląda. Organizacja niszczy ładunek z bronią. Świetnie. To już mamy. Czekajcie, którzy to są? Ci tutaj. No to ciśniemy. Pojazd, prezydent. Ha. Opresor, kompresor mogę tylko wziąć. Ech. Jak tu się... Aha, dobra. Zapomniałem. Moment, czym tu się robiło te skrzydła na klawiaturze? Nie, to było... to był boost. Boże, zapomniałem. X-em, okej. Gdzie tam te są, te cieniasy? Aha, bo ja to zawsze na padzie jeździłem. Dobrze. Gdzie te cieniasy są? Kurde, ja ich opresorem chyba nie trafię. Gdzie te cieniasy? O-o, a, busta nie mam. Shit. Dobrze, co się tam sprzeda, to się sprzeda. Resztę to tam zamykamy, działalność, gitara. Ciśniemy, ciekawe czy trafię tak w ten. Nigdy nie trafiłem z opresora rakietą. Bez namierzania. Łap. Łap. What? Trafiłem go czy nie? Nie wiem, ale tu chyba warto będzie tak postrzelać. Bierzemy tutaj ciężki sprzęt. Ja się nie bawię w te opresory. Musimy ich tu ten powstrzymać. Okej, okay. Dużo tam nie musiałem strzelać. Nie wiem czemu przeładowuję, jak jeszcze mam tu tyle naboi. Okej, okay. Wow, zabiłem go. Dobrze. A. O, w plecy, najgorzej. Ostatni ładunek został do dostarczenia. I zamykam ten bunkier w cholerę, mam to gdzieś. A dzięki za pomoc ludzkie ogólnie, za dostarczenie. Bez was to by się nie udało. Sam bym nie dał rady. Tak myślałem, żeby to na live zrobić. O, dzięki za pomoc. Elo, co dalej? Zaczekasz, twój klub motocyklowy opuści teren. Okej, okay, czyli w zasadzie koniec. Zobaczymy, ile hajsu za to poleci. Dwa ładunki niedostarczone, czyli to będzie, nie wiem, ile są, z pół miliona. Rockstar, a czekaj, nie dostarczyłeś dwóch ładunków, to wiesz co, może zabierzemy ci tak z pół miliona zarobku. Co ty na to? No ciekawe, ile dostanę, bo tak, za dostarczenie całego ładunku do Los Santos było... był milion, plus powinniśmy dostać... O! 1 120 000, 124 000. Bardzo, bardzo fajnie. Dzięki za pomoc. Czyli dostaliśmy milionek z tego. No i ja polecę sobie... do tego... do... bunkra, zamknę tą działalność w cholerę, żeby mi już kasy nie żarło. Także wow, udało się, jest spoko. Dzięki za pomoc. Tym razem to chyba pierwszy...